Dobrze, to jeszcze raz witamy Was serdecznie na webinarze Liderka, Lider też Człowiek. Ja się nazywam Brygida Denisiuk, jest ze mną Magda Warańska, witajcie. oraz Agnieszka i Celina, które są koordynatorkami projektu, to powiemy później. Witamy Was serdecznie na webinarze, który będziemy z Magdą razem we dwójkę prowadziły. Webinar będzie trwał 75 minut do 20:15 i plan mamy taki, żeby podczas webinaru opowiedzieć Wam o naszym podejściu do przywództwa opartego na NVC w takiej esencjonalnej formie, jakby jak my to widzimy, jakby w czym widzimy tę różnicę, po to, żebyście mieli więcej jasności, na czym ta różnica polega. I też, jeżeli się ktoś z Was decyduje, no to zachęcamy i zapraszamy na kurs, o którym też będziemy mówili pod koniec webinaru, do czego zapraszamy i gdzie będzie można różne umiejętności i to podejście rozwijać. Będziemy pracowali nad takim jednym przykładem. Opowiemy Wam o jakiejś jednej takiej liderskiej sytuacji. To będzie taki nasz punkt wyjścia i będziemy Was zapraszali do refleksji indywidualnej. Więc główne to dzielenie i ta refleksja, do której będziemy zapraszali, to będziemy zapraszali, żebyście sobie wpisywali na czacie. I mamy nadzieję, że to będzie dla Was taką możliwością po prostu doświadczenia tego innego podejścia, do którego zapraszamy. Zastanawiam się, coś byś Magda jeszcze dodała? Ja chcę jeszcze tak technicznie dodać, że gdyby coś Wam nie działało tutaj, to zwracajcie się do Agi Jaryczewskiej lub do Celiny, wyślijcie wiadomość na prywatnym czacie, one Wam udzielą wsparcia. I to chyba wszystko z tego naszego początku. Ja jestem w takiej ekscytacji, że jest nas tyle, w lekkim zdenerwowaniu z tego samego powodu i jestem gotowa zacząć przygodę. To może taka propozycja, żebyśmy tak sobie zlądowali, bo wyobrażam sobie, że możecie przybywać z różnych przestrzeni, z różnych intensywności, może się spieszyliście, bądź po prostu zajmowaliście się czymś innym, to taka propozycja na początek jest taka, żebyś usiadła wygodnie i po prostu pozwoliła na takie zatrzymanie się w tu i teraz. I złapać sobie kontakt z ciałem, jeżeli chcesz, możesz zamknąć oczy i pozwolić sobie tak po prostu się zatrzymać w tu i teraz. Możesz poczuć ciężar swojego ciała, punkty styku twojego ciała z tym, na czym siedzisz. Zauważyć to rozproszenie i zobaczyć, jak ono na ciebie wpłynęło, i wrócić do siebie na chwilę pomimo rozproszeń. Podejściu, do którego zapraszamy, jest dużo o kontakcie. Ale pierwszy kontakt, do którego zapraszamy, to jest kontakt ze sobą. Dobrze. A poszukaj sposobu, żeby sobie wrócić spokojnie do tej przestrzeni, którą tutaj tworzymy. Może masz ochotę się pokazać i wyłączyć kamerkę. Jeśli nie, to też ok. Witamy Was jeszcze raz. A ja mam ochotę zrobić taki most, zanim przejdę do tego, co zaplanowałyśmy, żeby się podzielić, to żeby powiedzieć, że taki kawałek lądowania to jest taka nasza codzienny element współpracy, że my się zatrzymujemy i że to często zajmuje naprawdę króciutko, a robi ogromną różnicę, bo my łapiemy kontakt ze sobą.
i wiemy, na czym nam zależy, jesteśmy tacy bardziej przytomni, takie dziwne słowo mi trochę przychodzi, ale że jesteśmy bardziej przytomni i obecni w tym, co chcemy osiągnąć, nawet jeżeli to jest taka bardzo konkretna współpraca i dając przykład, produkujemy śrubki, to my je produkujemy przytomnie, dużo bardziej przytomnie. I ja bym teraz chciała powiedzieć tak z lotu ptaka, jak my rozumiemy przywództwo oparte na NVC. I tak jak się umawiałyśmy, Brigido, poproszę Ciebie o udostępnienie slajdu. A ja jeszcze w międzyczasie powiem, że dla mnie bardzo ważne jest to, jak ja dzielę się jakąś treścią, żeby była jasność, że ja się dzielę ze swojego doświadczenia i rozumienia, i to, co dla mnie działa, i to, co dla mnie wydaje się cenne, nie musi się wydawać cenne i nie musi działać dla Was. Więc weźcie tylko tyle, ile ma dla Was sensu. Zapraszamy do spróbowania i to, co nie działa dla Was, nie sprawdza się w Waszych kontekstach, nie bierzcie, bo ja nie wiem, jaka jest Wasza sytuacja życiowa. Ja znam swoje życie i te miejsca, w których pracuję i jestem. Więc do takiego świadomego wyboru Was zapraszam. Tak, żeśmy się podzieliły tą odpowiedzialnością za technikalia, że straciłam funkcję hosta i nie mogę pokazać prezentacji. Ale już tutaj poprosiłam o przewrócenie mi tych A ja tajemnych poproszę o mocy. wsparcie Agę, bo mi... I za chwilę będziesz mogła udostępnić, Brigido, tak? No, mam nadzieję, jak dostanę, Okej, dobra. ponieważ w tej chwili nie mogę udostępniać ekranu, więc jak tylko uzyskam funkcję hosta, to będę mogła to zrobić. Dobra, dobrze. Wydaje mi się, że wystarczy współprowadzącego, że dać Brygidzie rolę współprowadzącej. Okej. Mam swoje tajemne moce już. Dziękuję. To w naszym rozumieniu przywództwo oparte na NVC to jest taka perspektywa, czy taka intencja, żeby dbać o całość, o wszystkie osoby, ale nawet nie wszystkie osoby, o wszystko, co obejmuje dane działanie. I żeby uwzględniać wszystkie perspektywy. I chcę parę słów więcej o tym powiedzieć, że tak jak często moje doświadczenie jest takie, że jak pracujemy w takim tradycyjnym modelu, to skupiamy się bardzo tylko na jakichś bardzo konkretnych efektach albo na potrzebach wybranych osób, a my chcemy dbać o wszystkie osoby, o to, żeby szukać rozwiązań, które działają dla wszystkich, żeby potrzeby różnych osób, które są włączone w daną współpracę, były uwzględnione. Bo często z naszego doświadczenia potrzeby różnych osób nie są uwzględniane. I to z jednej strony wynika być może z jakiejś nieświadomości tego, jakie to są potrzeby, ale z drugiej strony wynika z tego, że nie mamy umiejętności, które pomagają nam te różne perspektywy włączać we wspólne rozwiązania. I w NVC mamy dużo, w przywództwie opartym na NVC mamy dużo narzędzi i bardzo konkretnych umiejętności, procesów, które w tym pomagają. I chcę dać jeden przykład, żebyście wiedzieli, o czym mówimy, że jedną z umiejętności jest integrowanie sprzeciwu. Ktoś coś proponuje, lider coś proponuje, a współpracownik mówi, nie zgadzam się, mam zastrzeżenia. I co z tym zrobić? Co możemy zrobić w takiej sytuacji, która często powoduje spięcie, jak słyszymy, że ktoś ma sprzeciw albo zastrzeżenia do jakiejś propozycji? Aha, pokażesz kolejny, Brigido. I drugi element, który jest dla nas bardzo ważny, to jest to, że my wierzymy i widzimy, że przywództwo jest jakością, która jest obecna w każdym z nas.
że liderzy to nie jest wybrana elitarna grupa, albo to nie jest grupa, która ma jakiś status społeczny, albo jakąś rolę nadaną, że każda osoba może wziąć jakąś sprawę w swoje ręce i objąć tą rolę kogoś, kto sprawia, że rzeczy się dzieją. I to mogą być bardzo małe sprawy, to mogą być jakieś lokalne, to mogą być globalne, ale chcemy odczarować ten mit, że tylko wybrane osoby mogą być liderami, bo mają jakieś wykształcenie, mają dostęp do jakichś innych zasobów, mają charyzmę, że nie, to nie, nie zawsze jest konieczne, że chcemy, żeby tej jakości, która dba, której celem jest dbanie o wszystkich, uwzględnianie różnych perspektyw, żeby ona była bardziej powszechna. Pokażesz kolejny? I teraz w tym uwzględnianiu całości i różnorodnych perspektyw ważne jest dla nas, żeby dbać o dobrostan zespołu, o atmosferę współpracy i o zaangażowanie i dobre relacje. I oczywiście w życiu bywa różnie, bo albo jesteśmy zmęczeni, albo po prostu jest trudno, albo pojawiają się jakieś napięcia we współpracy. I co możemy w takich sytuacjach zrobić? Bo my nie chcemy przedstawić też takiego różowego obrazu, że wszystko jest świetnie. Także jak zastosujemy te narzędzia, to wszystko jest świetnie. Będziemy nadal mierzyć się z różnymi trudnymi sytuacjami. I co możemy z tym zrobić? I chcemy się przyjrzeć temu, jakiemuś kawałkowi tego, co my widzimy, co może być zrobione w przykładowej trudnej sytuacji. I chciałabym, Brigido, żebyś pokazała ten przykład, który mamy, na którym chcemy pracować na tym naszym spotkaniu. Wyobraź sobie, że jesteś liderem czy liderką zespołu, i w przeddzień ważnego spotkania z klientem orientujesz się, że przygotowana przez współpracownika prezentacja zawiera liczne nieścisłości, pomyłki i jest niespójna graficznie. I jesteś pewien, czy pewna, że nie chcesz prezentować takiego materiału. Taka sytuacja. I pierwszym krokiem, do którego chcemy Was zaprosić, to żebyście się zastanowili, co byście zrobili w takiej sytuacji? I podzielcie się na czacie. Jaka byłaby wasza odpowiedź? Wasza taka pierwsza, czy taka najbardziej prawdopodobne działanie, które byście wybrali w takiej sytuacji? I widzę, że pojawiają się odpowiedzi. Pewnie bym poprawiła. Poprosiłabym o wydłużenie czasu. Aha, czyli zgaduję, że chodzi o przesunięcie tego terminu zaprezentowania tego materiału. Aha. Staram się zmienić termin prezentacji. Okej, oj, przeskakuje mi. Automat pewnie byłby taki, że zrobiłabym sama. Powiedziałabym o tym otwarcie, że czuję się niekomfortowo z prezentowaniem tego materiału. Aha. Ja patrzę, czy jeszcze coś... Okej, nie, nie zgubiłam niczego. Jeśli miałabym jeszcze czas, spotkałabym się z pracownikiem, poprosiła o dopracowanie lub sama bym to zrobiła. Spróbowałabym sama zrobić inną prezentację. Aha. Poprawiłabym sama. To chcę jeszcze dać chwilę zobaczyć, czy jeszcze ktoś doda jakąś inną opcję. Okej. I to jest ciekawe, że ta opcja, że poprawilibyście sami, zrobilibyście nową prezentację, jest najczęściej wybieraną opcją, czy taką, którą się tu dzielicie na czacie. Jeszcze pojawiła się jedna, potem dałabym feedback po spotkaniu z klientem. Aha, czyli poprawiłabym pewnie coś takiego, poprawiłabym sama, zrobiłabym sama i potem dałabym feedback. Siadłabym z tą osobą, żeby to szybko zrobić. Sama siebie bym zapytała, czy jasno określiłam, co chcę.
feedback odnośnie tego, co było ok i nie ok dla pracownika. Aha, dobra. To ja chcę opowiedzieć Wam krótko o tych opcjach, które myśmy widziały. Pierwsza, może taka najbardziej drastyczna, która przyszła nam do głowy, to było ukarać pracownika. Źle wykonał swoją pracę. Druga, to jest jakaś forma ukarania, ale ochrzanić go. Że możemy mieć taką, wiecie, taki impuls może się w nas pojawić w emocjach, bo jesteśmy w stresie, jutro jest ta prezentacja naszym zdaniem nie nadaje się do tego, więc może nam się zdarzyć, że po prostu wyrazimy się otwarcie, ale tak intensywnie. Możemy udawać, że wszystko jest ok. Tak? Trochę tak, jakbyśmy zacisnęli zęby i niby jest ok i pokazujemy tą prezentację, nie zmieniamy jej. Okej, okay. I chcę się zatrzymać, bo tak, bo każda z tych opcji, zaraz powiem jeszcze więcej, każda z tych opcji ma swoje konsekwencje pozytywne i negatywne. Ma skutki pozytywne i negatywne. Ukaranie pracownika pewnie zmniejszy jego motywację, tak? Nie poprawi, nie przyniesie poprawy prezentacji, ale możemy mieć ten odruch, żeby to zrobić. Tak samo z ochrzanieniem. To w zasadzie nie zmieni naszej sytuacji. Prezentacja będzie taka, jaka będzie, my się tylko wyrazimy. Udawać, że wszystko jest ok, wtedy nie bierzemy dodatkowej pracy, ale bierzemy ten ciężar taki emocjonalny, że pokazujemy coś, co jest niezgodne z nami. Inna opcja jest taka, że możemy obwiniać siebie samego za zlecenie pracy osobie, która nie miała do tego kompetencji. Albo być może nie miała w tym momencie zasobów, bo to może być albo chwilowe, albo bardziej stałe. I to spowoduje, że my będziemy się czuli fatalnie, zużyjemy ileś zasobów naszych wewnętrznych, emocjonalnych i nadal będziemy w miejscu, w którym nie mamy takiej prezentacji, jak chcemy. Stąd pewnie pojawia się tak często ta odpowiedź poprawić samemu, nic nie mówiąc, bo to jest bardzo efektywne czasowo. Mamy najszybszy efekt, nie musimy niczego mówić, wiemy, co mamy poprawić, wiemy, jak chcemy, żeby było. I jednocześnie to może oznaczać, że siedzimy w nadgodzinach, że nie robimy innych rzeczy, albo nawet jak nie siedzimy w nadgodzinach, to nie robimy innych rzeczy, które chcielibyśmy zrobić. I być może mamy jakiś żal jednak do tego pracownika, że on tego nie zrobił. I możemy oczywiście dać feedback, i to się pojawiało w Waszych odpowiedziach, i możemy wyrazić siebie spokojnie, jak się z tym mamy. I chcę powiedzieć, że u Was też się pojawiały takie opcje, które mi się bardzo podobały, że to było że to nie była tylko jedna opcja. Poprawić samemu i dać feedback. Poprawić samemu i powiedzieć, jak nam z tym jest. Że to można na różne sposoby połączyć i że te rzeczy mogą się wydarzyć przed, część z nich musi się wydarzyć przed tym, zanim ta prezentacja zostanie pokazana. A część rzeczy może się wydarzyć po, czyli to może być takie rozwiązanie na bardzo tu i teraz, zajęcie się tą pilną sytuacją i na później. I teraz my znamy te opcje, takie właśnie jak udawać, że wszystko jest ok, poprawić samemu, obwinić siebie, bardzo się cieszę, że to się nie pojawiło w Waszych odpowiedziach, nie pojawiło się już ukaranie, ochrzanienie pracownika, bardzo to świętuję i jednocześnie mamy takie poczucie, że dawanie feedbacku i szczere wyrażanie siebie, tak żeby ta druga osoba miała jasność, na czym nam zależy, wcale nie jest łatwą umiejętnością. Tak, i chcemy Was zaprosić do kolejnego kroku, o którym opowie Brygida. Może to, co bym chciała jeszcze powiedzieć, że my też w tym podejściu my nie mamy jakiejś recepty, nie? Że to nie jest tak, że ja teraz powiem i teraz należy zrobić to i tamto i jak to się zrobi, to po prostu sukces gwarantowany, ponieważ życie jest o wiele bardziej skomplikowane, każda sytuacja jest inna, każda osoba jest inna, my jesteśmy w różnych zasobach, ta osoba, z którą współpracujemy, jest w różnych zasobach, więc my też w tym naszym podejściu, czy w podejściu, które nam oferuje porozumienie bez przemocy, chcemy jakoś bardzo uwzględniać to, w jakim jesteśmy momencie, jak my się mamy, do czego mamy dostęp, w jakiej kondycji, do czego ma dostęp ten pracownik i w jakich jesteśmy uwarunkowaniach. Więc jakby
My naprawdę chcemy być bardzo przytomni i bardzo obecni w tej świadomości, jak wygląda w danym momencie sytuacja i jak wygląda w danym momencie rzeczywistość. Więc to jest bardzo takie podejście, które jest o szyciu na miarę. Nie, że naprawdę chcemy takich rozwiązań różnych, trudnych sytuacji, które będą jakoś adekwatne z jednej strony, a z drugiej strony będą dla nas po prostu możliwe. I czasami jest tak, że ja mam czas osobiście, czasami mam więcej zasobów na trudne sytuacje, a czasami mam tych zasobów po prostu mniej. Czym jest to szycie na miarę? Nie, jakby czym jest ta miara, do której my tutaj zapraszamy? I chcę teraz powiedzieć o tym, jakie my aspekty chcemy wziąć pod uwagę, żeby właśnie ta odpowiedź była w kontakcie z rzeczywistością. I pierwsze pytanie, do którego chciałabym Was zaprosić, będę teraz, zaproszę Was do kilku pytań i będę też prosiła, żebyście napisali na czacie, tak jak przed chwilą. Więc pierwsze pytanie jest takie: zapisz jedną myśl, którą masz w tej sytuacji. Co ci się pojawia, jeżeli to ty jesteś w tej sytuacji, albo masz bardzo podobną, bo może pracujesz na swojej, to jaka ci się pojawia myśl? Nie co masz w działaniu, tylko co ci się pojawia w głowie? Jaką masz myśl? Co by ci się pojawiło? W tej sytuacji, kiedy pracownik, widzę pytanie z czatu, w tej sytuacji, w tym przykładzie, o której mówimy, czyli że tak, mamy spotkanie z klientem, a widzę, że to nie zostało przygotowane tak, jak chciałem. I czytam. Kurde, znowu wszystko na mojej głowie. Wszystko muszę zawsze sama. Mogłam sama to zrobić. Trzeba to poprawić, mamy mało czasu. Znowu wszystko muszę robić sama. Cholera, to nie jest tak, jak chcę. Jest jeszcze to o, dziękuję bardzo. Tak, tylko że o, dziękuję bardzo. Rozumiem, że jest do mojego, A, do do odpowiedzi. tego. Anna, pytasz, w jakiej sytuacji? Ja Tak, odpowiadam i rozumiem, że dajesz rozumiem, rozumiem. odpowiedź. Tak to przeczytałam. A ja to odebrałam, że to jest taka odpowiedź z sarkazmem do tej osoby, taka myśl. O, dziękuję bardzo za taką prezentację. Nie, tutaj dobrze zrozumiała tej. Pani Marta Brygida. i pani Brygida, tak. Dzięki. Znowu jestem odpowiedzialna za wszystko. O Jesus, rzucam bluzgiem, sprawdzamy opcje, pogadam z nim później. I jeszcze będzie siara. Stracimy tego klienta. Okej, nie? Czyli pojawia się różne, nie? Pojawia się złość, stracimy tego klienta. Jakiś, nie pojawiają się te wasze różne myśli. I zazwyczaj to jest nasza taka pierwsza reakcja, nie? Coś się dzieje, coś nas zaskakuje i mamy jakąś reakcję na to po prostu. Więc teraz to, do czego chciałabym was zaprosić, to żebyście skontaktowali się z tym, a co wam się pojawia w emocjach i zapisali jedno słowo opisujące uczucia. Uczucia, emocje. Co ci się pojawia w emocjach? Smutek. Irytacja, frustracja, złość. Rozżalenie, złość, zawód, strach, złość. Wściekłość. Złość, bezradność, wstyd. Irytacja, lęk, rozczarowanie, gotowość do działania. Czekam chwilkę, bo być może jeszcze piszecie, więc tak, chcę chwilkę poczekać, gdyby coś miało jeszcze przyjść. A może ktoś miał wtedy problem i nie był w stanie zrobić tej roboty, jakbym chciała. To jest bardziej myśl, a nie powiedział. To
To bym, jak pokazuję rękę przy głowie, to jest taki mój symbol na pokazywanie, że to jest bardziej z energii myśli, nie? Że to jest z tego. Ale na poziomie emocjonalnym to być może jest jakaś taka empatia, czy tak wymienię. Okej, bardzo Wam dziękuję za to wszystko, co żeście napisali. Zaciekawienie, empatia. Dobra. To teraz, jakby w kontakcie z tym, jaką mieliście myśl, jakie wam się pojawiło uczucie, to chciałabym was zaprosić do tego, żebyście napisali, a co dla ciebie w tej sytuacji jest ważne? Na czym ci zależy? Z poziomu potrzeb. Na czym ci zależy? Współpraca, współzależność. Bycie kompetentną, narazemności, współpracy, dbaniu o jakość, dotrzymywanie umów, jakość, spokój, wiarygodność, komfort, wspólnota. Współpraca, kompetencja. Na tym, by nadal być profesjonalistą, czyli jednak potrzebuję tej preski, nie jestem pewna, co to znaczy. I na tym, by zrozumieć, czego brakuje tej osobie, czemu tak zrobiła. Czyli jakaś potrzeba zrozumienia z jednej strony, a z drugiej strony tak jakoś na zachowaniu, jakoś wyjście z twarzy z tej sytuacji być może, nie? Że tak by. Może, no może ja to wyjaśnię. Preska to tak w sloganie prezentacja, czyli ja muszę mieć prezentację na to spotkanie z klientem, bo chcę jednak być profesjonalistą. Natomiast też chciałabym zrozumieć, czemu osoba no, zrobiła tak, jak zrobiła, zakładając, że zna moje standardy i miała dobrze wytłumaczone zadanie. Czyli z jednej strony jest ta efektywność i ten rezultat, a z drugiej strony jest to zrozumienie perspektywy tej drugiej osoby. No, próba poznania, dlaczego tak się stało. Dziękuję. Czytam dalej. Efektywność, kompetencja na relacji i na współpracy, jakości, bezpieczeństwie, na komforcie, żeby utrzymać dobrą relację z klientem, żeby pracownik na drugi raz zrobił to dobrze. Okej. Dziękuję Wam bardzo. To chcę też sprawdzić, czy macie pomysły. Co mogło stać za działaniem tej drugiej osoby, tego pracownika, kiedy on to zrobił tak, jak zrobił? Brak czasu, umiejętności? Tak zrozumiał? Nadmiar obowiązków? Brak czasu, nawał zadań, niezrozumienie priorytetów, ma takie standardy. Brak wszystkich informacji, brak zasobów, bo zadanie było za trudne. Lęk przed powiedzeniem, nie wiem o co chodzi lub nie umiem. Zmęczenie, presja, niezrozumienie. Spokój, przestrzeń, komfort, poczucie bezpieczeństwa. Patrzę jeszcze, czy coś zapisujecie. Lub podejście bez zaangażowania. Kwestia rozumienia moich potrzeb w tym zadaniu. Okej, bardzo Wam dziękuję. Nie? Czyli mamy te dwie perspektywy. Nie? Jest ta sytuacja, ty masz swoją reakcję jako osoba liderska i masz jakieś ważne potrzeby, na których ci zależy, nie? To może być rezultat, to może być efektywność, to może być wywiązywanie się z ustaleń. A z drugiej strony jest ten pracownik, który też ma jakąś swoją perspektywę i jakieś powody. I chcę sprawdzić, czy to jest ten moment, Magda, że ty
przejmiesz myśl. Tak, i mam taką myśl, żeby sprawdzić i zaprosić wszystkich, i tego nie było w planie, ale tak przychodzi intuicyjnie i spontanicznie, żeby sprawdzić z wami i zobaczyć, czy jak połączyliście się ze swoimi potrzebami, nazwaliście je i trochę zgadliście potrzeby tego współpracownika w tym naszym teoretycznym przykładzie, więc wiem, że to jest trochę trudniejsze niż jakby to było na żywo. Czy pojawia Wam się inna strategia w porównaniu do tej, która była pierwszą Waszą odpowiedzią? Czy to coś zmienia, że połączyliście się z tym, co jest dla Was ważne, z tym, na czym Wam zależy w tej sytuacji? Czy to Wam wnosi jakoś więcej jasności? I to jeszcze chcę jedno zdanie dodać. To nie znaczy, że to kompletnie musi zmieniać ten pierwszy wybór, ale że go może jakoś modyfikować. Jakbyście się podzielili na czacie, czy to coś zmienia, czy nie zmienia, to ja bym chętnie zobaczyła. Aha, pojawiają się odpowiedzi i są, a już rozumiem, dlaczego to chwilę trwało, zanim odpowiedzieliście, bo one są dłuższe. Aha, u mnie nie zmienia, bo na jutro ma być spotkanie z klientem, więc najpierw zadanie, potem rozmowa i zrozumienie powodów motywacji pracownika. Zamiast robić samemu, pewnie zaprosiłabym współpracownika do poprawy wspólnie, jeśli byłby dostępny i dokładnie bym wyjaśniła, czego oczekuję. Aha, czyli tu jest zmiana. Nie, bo zdążyłam zrobić szybki skan na początku. Aha, takiego połączenia się z tym, co dla ciebie ważne, jasne. Nie wiem, czy ta strategia, ale pojawia się więcej empatii, wizualizuję sobie, jak obejmuję kogoś ramieniem i dumamy właśnie nad strategią z większym spokojem i skomunikowaniem. Nie zmienia, bo próbuję przełożyć spotkanie. Aha, teraz tak, ale na gorąco nie jestem w stanie przejść przez cztery kroki i nie pójść od razu w triggery. Tak, to jest trudne. Więcej przestrzeni wewnątrz, więcej spokoju. Obserwacja potrzeb pozwala długoterminowo pracować nad tym, co jest ważne, zamiast skupiać się na gaszeniu pożarów. Aha, tak. To jest też moje doświadczenie. Albo pozwala skupiać się na gaszeniu pożarów i patrzeniu długoterminowo. Dzięki za podzielenie się. I cieszę się, że się zapytałam, bo takie mam poczucie domknięcia tej pracy. Dobrze, to chcemy wrócić do tego momentu, kiedy ja opowiadałam o tym, że jako liderzy zapraszamy liderów, którzy chcą stosować to podejście do dbania o dobrostan, o atmosferę współpracy. Jakbyś, Brigido, pokazała ten slajd. I że tam wspominałyśmy o tym, że oczywiście nie zawsze jest różowo, że możemy być zmęczeni, pracownik może być zmęczony, ktoś może być chory, mogą się dziać różne rzeczy, mogą być jakieś napięcia w zespole i że tym też potrzebujemy jakoś, coś z tym potrzebujemy zrobić. Może nam się kończyć cierpliwość. Może nam ta różne rozmowy mogą jakoś nie iść łatwo, więc co możemy zrobić? I jedną z odpowiedzi jest to, żeby w takich sytuacjach mówić o tym, czego potrzebujemy i wyrażać to w formie prośby. Albo do siebie samej, czy do siebie samego, albo do innych. Żeby nie zapominać, że nie wszystko jest na naszej głowie i że możemy zwracać się do innych osób, i to mogą być osoby i w naszym miejscu pracy, ale też poza miejscem pracy, bo czasami tą prośbą może być prośba o wysłuchanie czy o empatię. Pokazałabyś kolejny slajd? Aha, i tutaj, zanim jeszcze powiem więcej słów o proszeniu, to chcę jeszcze dodać, jakby trochę rozbić właśnie tą, uszczegółowić rozbicie tej iluzji, że nie zawsze jest miło i że my w porozumieniu nie dążymy do tego, żeby było miło.
My oczywiście chcemy kontaktu i chcemy, żeby jak najwięcej rzeczy działało, ale życie jest życiem i trudne sytuacje są jego naturalną częścią, z którą umiemy, będziemy mieli narzędzia, żeby sobie poradzić. Bo różne rzeczy będą się wydarzały i będą się wydarzały konflikty, które są sygnałem, że coś nie działa i że osobom, z którym współpracujemy, na czymś bardzo zależy i nie mają gotowości z tego tak po prostu zrezygnować. Bo gdyby to nie było ważne, to dużo osób by pewnie po prostu zrezygnowała. I do tego w naszym rozumieniu potrzebne jest ujawnianie potrzeb i emocji i otwartość do bycia w dialogu. I oczywiście to nie oznacza, że ujawniamy wszystkie emocje zawsze i w każdym kontekście. Wybieramy te miejsca, te momenty, w których to ma sens, możemy się usłyszeć. I to też nie otwartość na dialog też nie oznacza, że zawsze jesteśmy otwarci na dialog i możemy siedzieć i 4 godziny rozmawiać o znalezieniu rozwiązania, bo chcemy, żeby to przywództwo było oparte na efektywności. I kluczem jednym z najważniejszych jest to, żeby akceptować i uznawać każdego z tym, co dla niego jest ważne. Czyli wracam do tego, co na początku mówiłam, że to jest o dbaniu o całość i o te różnorodne perspektywy, oczywiście w ramach tego, co jest możliwe, bo nie zawsze wszystko jest możliwe i nie zawsze wszystkie potrzeby uda się uwzględnić, ale mamy tą intencję, żeby to robić. I teraz, jak my mówimy o tym, na czym nam zależy, odsłaniamy swoje emocje, to ja chcę Was zaprosić do wyboru. Bo nie w każdej sytuacji, nie z każdą osobą, nie w każdym momencie my mamy też gotowość. Znaczy, chcę, żebyście wybierali, ile odsłonić, co i w jakim stopniu, żeby zobaczyć, co może zostać zranione. W jakim stopniu coś, co jest delikatne, was może zostać nieusłyszane, usłyszane inaczej, ktoś coś odpowie, różne rzeczy mogą się wydarzyć, żebyście ocenili to ryzyko i wybrali świadomie, ile chcecie się odsłonić. I my zapraszamy, żeby pokazywać wrażliwość i jednocześnie wybierać ile. I co mogę zrobić? W jaki sposób mogę dostosować sytuację, otoczenie, poprosić o wsparcie, żeby mieć więcej gotowości, żeby dzielić się tym, jak tą swoją szczerością i tym, jak przeżywam różne sytuacje i co jest w nich dla mnie ważne. I to proszę, chcę wrócić do proszenia, że proszenie jest jednak w moim odczuciu aktywnością, która wymaga pokazania swojej wrażliwości. I ostatnio słucham książki Brené Brown i ona wprost to nazywa, i to było dla mnie takie uderzające, kiedy ona powiedziała: jedną z najodważniejszych rzeczy w życiu, które możesz zrobić, to poprosić o to, czego potrzebujesz. I mnie to bardzo poruszyło i wydaje mi się prawdziwe, żeby poprosić kogoś tak kompletnie wprost o to, czego potrzebujemy. Nie naokoło, nie owijając w bawełnę, tylko wprost powiedzieć, czy mógłbyś to konkretnie zrobić? Czy mógłbyś mnie przez 10 minut posłuchać? Czy mógłbyś pójść ze mną, bo tamto wydarzenie jest stresujące? Czy to spotkanie jest stresujące? I to takie proszenie wprost jest naprawdę zaryzykowaniem tego, jednego tego, że ktoś powie tak na naszą prośbę i że ktoś powie nie na naszą prośbę w różny sposób. I jednocześnie chcemy zapraszać do tego proszenia, bo to zwiększa szansę na to, że dostaniemy to, czego potrzebujemy. I chcę Wam jeszcze krótko powiedzieć o rodzajach próśb, bo może się wydawać, że jest tylko jeden rodzaj próśb, a jakoś to podzielenie je na rodzaje pomaga mi zobaczyć więcej opcji. Tą najczęstszą prośbą jest prośba o działanie, o zrobienie czy podjęcie jakiegoś takiego konkretnego, namacalnego działania. Podwiezienie, napisanie, zrobienie prezentacji, wysłanie maila, podaję takie proste przykłady. I w porozumieniu bez przemocy mówimy o tym, żeby ta prośba była jak najbardziej konkretna. Ale jakiego maila? O jakiej treści?
do kiedy, do kogo, ale kto będzie w kopii, żeby naprawdę to było wiadomo, tak, żeby te szczegóły były podane, żeby była jak najmniejsza szansa na nieporozumienie. Możemy też poprosić o informację zwrotną albo parafrazę, żeby mieć pewność, że jesteśmy zrozumiani tak, jak chcielibyśmy, tak jak chcieliśmy być zrozumiani, kiedy coś mówiliśmy. I takie zdanie, które można modyfikować na bardzo wiele sposobów, ale takie przykładowe, czy możesz powiedzieć, co słyszysz, że jest dla mnie ważne? Żeby wiedzieć, że to, ta informacja, którą chcemy przekazać, dotarła do odbiorcy. I często się okazuje, że to, co mówimy, jest inaczej rozumiane, niż my byśmy chcieli, żeby było rozumiane. Więc ta prośba ma w wielu sytuacjach duże znaczenie. I możemy też poprosić o kontakt, żeby się dowiedzieć, jak my coś zrobiliśmy albo coś powiedzieliśmy, jak ta osoba się ma, co ona przeżywa, co jest dla niej ważne w tej sytuacji. Żeby zbudować, tak intencjonalnie zaprosić więcej kontaktu. Intencjonalnie dowiedzieć się o tej drugiej osobie. I oczywiście to się często wydarza bez tej prośby, ale jeżeli chcemy się dowiedzieć, to prośmy o to wprost. I teraz chciałabym Was poprosić, jak znowu wrócić do tego przykładu. I jak wracacie do tego miejsca, do tych pomysłów, tych strategii, które chcielibyście, chcieliście wybrać, żebyście się zastanowili, czy macie jakąś prośbę i do kogo w tej sytuacji? I jeszcze raz powiem, to może być prośba do kogoś innego albo do siebie samej, do siebie samego. Zastanówcie się, czy macie jakąś konkretną prośbę do siebie samego, siebie samej albo do kogoś innego i podzielcie się na czacie. O, dziękuję. Jest już, pojawił się tytuł książki. Czy to jest tak, że prośby się na czacie nie pojawiają, bo je trudno sformułować? Nie, zaczęło się coś pojawiać. Aha. Jeszcze chwilę poczekam, zanim będę czytać, żebyście mieli ciszę. A, to chcę zacząć czytać. Do siebie o cierpliwość, spokój i zobaczenie człowieka po drugiej stronie, o zadanie sobie pytania, co tu może być dla mnie lub dla nas wnoszącego, a później działań. Aha. Podoba mi się, że najpierw są te jakości, a potem jest ta konkretna prośba o zadanie sobie pytania. Następnym razem w trakcie pracy nad prezentacją jeszcze sprawdzę z tą osobą, czy na pewno się zrozumieliśmy, co jest do zrobienia. Sprawdzę, czy rozumiemy tak samo. Tak. Prośba o głęboki oddech do siebie. Tak. Do siebie, żeby nie lecieć od razu we wszystko zawsze sama, bo jednak zdarza się tak, że ja już mam kontakt z sobą i mówię innym, że jak już mam kontakt z sobą i mówię innym, to pojawiają się pomysły i wsparcie. Aha, czyli żeby jak się pojawia ta trudna sytuacja, jakoś tak chcę odzwierciedlić, żeby sama w pełni zrozumieć. Żeby zatrzymać się, bo wtedy pojawia się więcej pomysłów. Mhm.
do pracownika. Jakość i efektywność są dla mnie ważne. Czy mógłbyś następnym razem wcześniej dać mi znać, jeśli uznasz, że nie będziesz w stanie zrobić prezentacji zgodnie z moją prośbą? Czy moglibyśmy więcej czasu przeznaczyć na sprawdzanie, czy dobrze się rozumiemy? Mnie jakoś bardzo karmi to, ile próśb jest do siebie samych. Że to jest bardzo ważny kierunek, żeby prosić sobie o różne rzeczy i zauważyć, co możemy zrobić inaczej, albo w tej sytuacji, albo następnym razem. Czekam jeszcze chwilę, żeby zobaczyć, czy pojawią się jeszcze jakieś pomysły na prośby. Czy ty, Brigido, chciałabyś coś dodać? Chyba nie. Może to, że tak jak sobie myślę, ja miałam taką trudną sytuację wczoraj i jakoś doświadczyłam jakoś swojej kruchości i miałam taką jasność, że ja nie chcę być w tym momencie sama i ja po prostu poprosiłam o takie towarzyszenie, nie? Że poprosiłam o empatię w tym momencie. I albo o rozmowę, albo o to, żeby ktoś mi napisał coś takiego wspierającego. I to było niesamowite, jaki to w ogóle przyniosło rezultat, że pomimo, że jakoś byłam w takiej kruchości, to te informacje, które napływały, jakoś były takie bardzo wspierające i to mnie na tyle odżywiło i wzmocniło, że potem z tego miejsca było mi o wiele łatwiej wejść w kontakt z tą osobą, z którą miałam trudność. Że to po prostu ja czułam, jak mnie to po prostu odżywia i to była taka, wiecie, prośba bardzo krótka, precyzyjna, czy ktoś może porozmawiać ze mną teraz albo napisać, już nie pamiętam, jakiego użyłam w tym momencie sformułowania. Bo tak to chyba Magda na ciebie patrzę, bo też Ja byłaś. pamiętam, Chcesz powiedzieć? że chcesz usłyszeć, że ci dobrze, że są osoby, które ci dobrze życzą. Tak, dziękuję, tak, bo nie pamiętam tego. I to było niesamowite po prostu do otrzymywanie tych wiadomości od osób, które mi dobrze życzą i takie czucie tej energii i potem jakby takie napełnienie się i z tego miejsca stawienie czoła temu wyzwaniu. Więc to było, a propos próśb do siebie, najbardziej się tym dzielę. I jak to mówisz, to przypomina mi się jeszcze jedna ważna rzecz, którą chcę powiedzieć, że rola lidera wiąże się z dużą odpowiedzialnością, a nawet bym powiedziała, że często jakimś rodzajem ciężaru. I że to, co jest potrzebne, to jest sieć wsparcia. Że my możemy sięgnąć po różnego rodzaju wsparcie, tak? Czy to będzie wsparcie emocjonalne czy praktyczne, to jest drugorzędne, ale żeby mieć taką sieć wsparcia, że możemy przegadać różne rzeczy, przegadać jakieś wyzwania, podzielić się z osobą, która rozumie, co to znaczy, że nie dzielimy się z osobą, która nie była w takim miejscu, nie ma takiego doświadczenia. Bo to jest zupełnie innego rodzaju wsparcia. Ja wiem, że ta osoba rozumie i że czuje, o czym ja mówię, bo ona tam była. I że oczywiście może mi zaproponować jakieś konkretne pomysły z tego miejsca doświadczenia, ale może po prostu z nami być. I że jak my jesteśmy w tych rolach liderskich, to my mamy sieć wsparcia. I że my się nawet umawiamy na takie sytuacje, które są stresujące, które są wyzwaniem, że ktoś jest pod telefonem, że możemy zadzwonić, że jesteśmy umówione w takich naprawdę dużych rzeczach, kiedy mamy dużo niepewności albo jakichś obaw, że coś pójdzie nie tak, że mamy umówioną osobę, do której możemy zadzwonić. Jakoś chcę się tym podzielić, bo to pamiętam, jak ja to odkryłam, jak o tym usłyszałam od Dominika Bartera, to było takie wow. Jakie to jest niesamowite, że ktoś, ja z kimś jestem umówiona, że gdyby było źle, to ktoś jest i to wiecie, to będzie 2-3 minuty, bo zwykle tyle jest czasu, jak mogę zrobić jakąś krótką przerwę, jak coś prowadzę czy facylituję, ale to robi,
To naprawdę robi dużą różnicę, że ja mogę komuś powiedzieć i ktoś wie, o czym mówię, natychmiast jest ze mną i już. Taka błyskawiczna empatia. Więc jakoś tak chcę o tym powiedzieć i zachęcić Was do tworzenia sobie takich sieci wsparcia i umawiania się z różnymi osobami na takie rzeczy. Ja myślę, że to jest dobry wstęp, żeby zacząć też powiedzieć o kursie, ponieważ to, czym się tutaj dzielimy, jest też częścią tego podejścia, którym się będziemy dzieliły na kursie Przywództwo oparte na NVC. I jest to kurs, który żeśmy współtworzyły my tutaj we dwie i Marta Kułaga. Może wyciszyć tylko, wyciszę te dźwięki z tła. Zrobiłyśmy do tej pory dwie edycje i każda kolejna edycja to jest dla nas takie doświadczenie i nauka. I też bardzo jakby taką bazą, taką merytoryczną bazą w tym kursie jest nasze osobiste doświadczenie, naszej współpracy i naszego brania różnych ról liderskich. Więc to jest taką podstawą. I to, do czego zapraszamy podczas tego kursu, to zapraszamy właśnie do tego, żeby dzielić się swoimi osobistymi doświadczeniami i żeby wychodzić z tego paradygmatu samotnego lidera czy liderki. Ponieważ to, co słyszymy bardzo często od osób, które są w rolach liderskich, to te osoby doświadczają samotności, bo są gdzieś w jakiejś większej odpowiedzialności i często te osoby, z którymi zarządzają, chcą na przykład więcej wolności i niezależności w podejmowaniu decyzji, ale są mniej gotowe na przykład brać odpowiedzialność czy współodpowiedzialność za konsekwencje. Więc to, do czego zapraszamy, to jest właśnie też dobudowanie takiej sieci wsparcia osób, które są w podobnych sytuacjach z bardzo różnych kontekstów, bo mamy doświadczenie, że na ten kurs i przychodzą osoby, które pracują w organizacjach biznesowych, w organizacjach pozarządowych, które same prowadzą własne biznesy, są samozatrudnione, czy tworzą, nie wiem, są częścią jakiejś wspólnot po prostu. Więc to, czym się tam dzielimy, to jest nasze doświadczenie i takie właśnie współtworzenie wiedzy, jak tworzyć ten nowy rodzaj przywództwa. Przywództwa, które włącza, przywództwa, które dzieli się odpowiedzialnością i przywództwa, które jest mniej samotne, tylko jest właśnie jakoś, nie jest tym budowaniem tej sieci i dzielenia się tą odpowiedzialnością. Więc do tego zapraszamy. Natomiast chciałabym jeszcze powiedzieć kilka słów, do kogo skierowany jest ten kurs. I może się odnajdziecie w tym, więc jakoś zależy nam na tym, żeby to były osoby, które wiedzą, że chcą wyjść z tego starego paradygmatu, takiego hierarchicznego podejścia do zarządzania czy do przywództwa i kwestionują ten tradycyjny paradygmat i to tradycyjne podejście i szukają czegoś nowego, szukają jakiejś takiej alternatywy, w której jest więcej przestrzeni, więcej dialogu, więcej współdzielenia. I też zapraszamy osoby, które już mają ugruntowaną znajomość porozumienia bez przemocy. I tutaj zakładamy, że to jest uczestnictwo w minimum 10 dniach szkoleniowych, ponieważ my tam nie będziemy uczyły podstaw, my będziemy zapraszały już do tego, żeby na tych podstawach nadbudowywać jakby kolejną wiedzę, kolejne umiejętności i kolejne kompetencje. Czy ty, Magda, chcesz do tego coś dopowiedzieć jeszcze? Ja mam taką chęć, żeby się zapytać, czy pojawiają się jakieś pytania i dotyczące tego, czym żeśmy się dzieliły, i pytania dotyczące kursu. I po prostu, jeżeli macie ochotę je napisać na czacie, to napiszcie. Jeżeli chcecie powiedzieć, to powiedzcie. Może tak powiem jeszcze, tak logistycznie, że w tym roku chcemy uruchomić dwie edycje.
I ponieważ my z Magdą jesteśmy z Warszawy, a Marta jest z Krakowa, no to pierwsza i druga edycja była warszawsko-krakowska i tę trzecią edycję chcemy uruchomić pod koniec stycznia. I tutaj kontaktem jest Agnieszka Jareczewska, która jest obecna. Natomiast mamy też plan uruchomienia edycji wrocławsko-warszawskiej i tę edycję chcemy uruchomić jesienią od października. Więc tutaj macie też kontakty do biura, do Lindsay, tam gdzie są zapisy i też numery telefonów do Agnieszki i do Celiny, jeżeli byście chcieli jakoś przygadać też. My też prowadzimy takie rozmowy indywidualne, gdy osoby się zgłoszą, żeby też porozmawiać o tym, czy to, czego osoba potrzebuje i szuka, znajdzie w tym kursie. Więc też z każdą z osób, która się zdecyduje, po prostu wejdziemy w kontakt i będziemy rozmawiali. Więc to. I nie wiem, czy się coś pojawiło. Pojawiło się dwa pytania na czacie. Jedno, czy rozważamy kurs weekendowy w przyszłości, nie w tygodniu? Ja teraz próbuję sobie przypomnieć. Robiłyśmy w weekend, to dwie poprzednie edycje były w weekend. Nie, ja już nie pamiętam. Jedna była w weekend, więc jesteśmy otwarte na taką opcję. Próbujemy różnych wariantów, bo od jednych osób słyszymy tylko w tygodniu, od innych słyszymy tylko w weekend. Tak, więc Staramy się. pozostajemy w dialogu i Tak. szukaniu strategii, które obejmą jak największą liczbę osób. Więc i jesteśmy też otwarte na to, żeby być w tym dialogu i słuchać i jakoś no, odpowiadać też na to, co piszecie, czy o co pytacie. Gdańska na razie nie bierzemy pod uwagę. W Gdańsku mamy jakieś inne na razie przedsięwzięcia. Więc na razie nie ma edycji gdańskiej, ale kto wie, mamy z Gdańskiem bliskie relacje. Czy o coś jeszcze chcielibyście zapytać? Może wkleję jeszcze w czacie tutaj dla tych z Was, którzy chcieliby mieć jakoś pod ręką więcej szczegółów i informacji. To tu jest ten link do tej edycji. Pierwszy link, który wkleiłam, to jest do tej edycji warszawsko-krakowskiej. A drugi link jest do wrocławsko-warszawskiej. I widzę pytanie, czy kurs skończy się certyfikatem? No, kończy się jakimś no, takim dyplomem, na którym jest chyba wylistowana tematyka i zakres merytoryczny. Ja bym chętnie usłyszała, jaka jest potrzeba za tym pytaniem o certyfikat. Bo nie wiem, jak odpowiedzieć. I jest też wcześniej pytanie, czy jeśli jestem pracownikiem, nie pracodawcą, ma sens uczestniczyć? I też chętnie bym usłyszała coś więcej, bo jakoś zgaduję, o czym to może być. Ale chętnie bym zrozumiała. Ja widzę sens, ale nie wiem, o czym to jest dla ciebie. Czy jest coś o naturalizacji języka NVC podczas kursu? Nie jest to bardzo intencjonalne, ale ten temat się pojawiał. Na pewno pojawił się w czasie drugiej edycji. I były rozmowy o tym, jak mówić, żeby to było w taki sposób, który jest zrozumiały, łatwy do przyjęcia dla osób, które nigdy nie słyszały NVC. Więc my też bierzemy pod uwagę Wasze potrzeby. My mamy pomysł na każdy zjazd i jednocześnie na każdym zjeździe, i nawet w tych rozmowach jeszcze przed kursem pytamy, co byście chcieli, co jest ważne, i włączamy to na tyle, na ile mamy możliwości. Tak, więc tutaj też jakby to założenie szycia na miarę i tego podejścia, ono się też tutaj stosujemy je. I widzę, że pojawiło się dojaśnienie o certyfikat. Tak, kończy się takim dyplomem. Ja nie pamiętam, czy tam jest słowo certyfikat, czy dyplom. Lindsay jako organizator wystawia taki dokument.
Tak, ja bym wróciła jeszcze do tego pytania, czy jeśli jestem pracownikiem, a nie pracodawcą, ma sens uczestniczyć? To ma sens uczestniczyć wtedy, kiedy jesteś gotowa jakoś brać role liderskie. I też pamiętam z pierwszej edycji taką osobę, która nie pracowała i była mamą, i ona po prostu chciała jakoś wzmocnić swoją rolę liderską w domu i podzielić się tą odpowiedzialnością ze swoim partnerem. I to była jej motywacja, więc jakoś widzę różne, jakby różne konteksty brania tych ról liderskich, że to niekoniecznie musi być związane z taką, wiecie, pracą, w osadzeniu w jakiejś roli. Bo to jest trochę o tym, jak brać odpowiedzialność, jak się dzielić tą odpowiedzialnością, albo jak mamy właśnie te tendencje, a trochę to jest, mam wrażenie, o tym, że te osoby, czy my, że te osoby, które w jakimś stopniu biorą role liderskie, to mają te tendencje, zrobię sam sama. Jak ja ostatnio miałam wyzwanie z prezentacją, to zrobiłam sama w pierwszej kolejności. Więc to jest trochę o tym, żeby się oduczyć tych tendencji, które jakoś do nas się przykleiły z różnych powodów. Patrzę, co jeszcze piszecie. Czy wszystkie zjazdy są stacjonarne i jaki jest koszt? Tak, i było pytanie o ten online. No, wybieramy tą wersję stacjonarną, ponieważ lubimy się spotykać z wami fizycznie. I I widzimy, jaką to ma przepraszam, powiem. wartość. Że Chcesz? to dla mnie robi bardzo dużą różnicę, że kiedy te spotkania są na żywo, że to one mają zupełnie inną jakość takiego kontaktu, bycia razem, uczenia się nie tylko głową, ale też całym ciałem. I że jest to dużo, dużo trudniejsze, żeby to osiągnąć w wersji online. A ja bardzo jestem za tym, żeby integrować naszą głowę z sercem i z ciałem. Piszesz tutaj, Anna G., zakładam rozwój i być może kiedyś będę pracodawcą. No Tak. właśnie. I chciałabym, Magda, z kolei jakbyś odpowiedziała na pytanie o koszt, bo Tak. mamy tutaj filozofię pewną, Tak. bo Tak. Magda jest ekspertką w tym zakresie. Przepraszam za tę etykietę. No właśnie. Słyszę, że oddychasz na ten temat. Tak, my oferujemy ten kurs w duchu ekonomii daru, to znaczy zapraszamy wszystkie osoby do wsparcia finansowego czy przekazania kwoty, która jest dla Was możliwa i jednocześnie jest szczodra, z zaufaniem, że każdy chce dbać o nasze potrzeby osób, które organizują i prowadzą te warsztaty. I naprawdę zapraszamy do wyboru i do patrzenia, co jest możliwe, bo dla nas mega ważne jest to, żeby pieniądze nie były barierą, żeby ktoś się mógł rozwijać, uczyć, nabierać nowych umiejętności. To jest dla nas bardzo, bardzo, bardzo ważne. I to jednocześnie nie oznacza, że my chcemy rezygnować z naszych potrzeb, więc my jesteśmy w dialogu i w takiej transparentności, ile potrzebujemy zebrać, i dla nas nie ma kompletnie znaczenia, jakby od kogo i skąd te pieniądze przyjdą. Potrzebujemy zebrać jakąś minimalną kwotę, której teraz nie mam zupełnie w głowie, sumarycznie. I to nawet nie musi być od uczestników kursu. Po prostu my potrzebujemy zadbać o swoje potrzeby i jednocześnie chcemy dać tą możliwość, żeby uczestnicy się uczyli. I były takie osoby, które nic nie przekazywały, były takie osoby, które przekazywały niewielkie kwoty, i były takie osoby, które przekazywały większe kwoty. Więc my naprawdę tym zarządzamy, więc jeżeli macie jakieś pytania konkretnie do swojej sytuacji, chcecie jakoś więcej szczegółów usłyszeć, to ja jestem tą osobą, która z wami na ten temat rozmawia. W obu ogłoszeniach jest podany i mój e-mail, i telefon, i ja zapraszam do kontaktu. I ja chcę uznać, że to nie jest łatwy temat, przyjść i powiedzieć jakoś, że ma się kłopot z tym, albo przyjść i poprosić o pomoc, żeby wybrać kwotę. Tak, ja jestem w bardzo dużej otwartości, ciekawości, żeby was wspierać. I jednocześnie dla łatwości, bo ja wiem, że wybór kwoty
naprawdę nie jest łatwy. Tam jest na stronie podana konkretna kwota. Jeżeli nie chcesz się zastanawiać, Łucja, chciałam dokończyć zdanie, poczekasz? Dzięki. Jeżeli nie chcesz wybierać, nie chcesz się zastanawiać nad tym, jaką kwotę przekazać, to po prostu wybierz taką kwotę, jaka tam jest podana. Bo też nie chcemy, wiecie, tak jak opowiadałyśmy o tej wrażliwości, nie? Nie chcemy Was zapraszać do większego dyskomfortu, większej wrażliwości, niż macie gotowość pomieścić. To jest moja odpowiedź na to, jaki jest koszt. Dziękuję, Magda. I chcę zobaczyć, co potrzebuje Lucja. I też chcę Wam powiedzieć, że jeżeli macie mniejsze doświadczenie w integrowaniu porozumienia bez przemocy, a się jakoś zastanawiacie, no to raz, że możecie sięgnąć po jakieś inne warsztaty szkolenia, wklejam link, ale też możecie też po prostu się zgłosić i po prostu no, możemy porozmawiać, zobaczyć, gdzie jesteście w tym momencie jakoś i jakoś być w dialogu i rozmawiać na ten temat, bo też no, ileś już rozmów przeprowadziłyśmy w pierwszej i w drugiej edycji. I naprawdę jesteśmy otwarte do tego, żeby w tym dialogu być i szukać kreatywnych rozwiązań. Więc chcę Wam to powiedzieć jeszcze. I chcę sprawdzić, czy macie jeszcze jakieś pytania odnośnie tego, o czym teraz mówimy. Dobrze, i nie widzę, i jest 29, więc myślę, że możemy powoli przechodzić do kończenia, tak żebyśmy też zamknęli się w tym czasie, który mieliśmy uzgodniony. To chcemy Was zaprosić do zebrania takich owoców z tego wieczoru, jeżeli masz ochotę napisać o tym, co sobie zabierasz z tego spotkania. To zapraszamy za, no, żebyś wpisała w czacie. Może coś cię zaskoczyło, może coś cię zaciekawiło, a może coś cię wzbudziło twój opór. Albo refleksję. Widzę, Wiktoria, szczerze dziękuję za spotkanie. Dzięki. Dzięki za świetną prezentację. Nie znalazłam mi ścisłości i pomyłek. Dzięki, Michał. Na pewno idea budowania posiadania sieci. Tak, tak, no. Sieć się przydaje. W różnym znaczeniu tego słowa. Ja już nie mogę doczekać się stycznia, gdyż jakiś czas temu się zapisałam. O, super. Zapłaciłam zaliczkę odnośnie reszty wpłaty. Mam się zgłosić do Magdy. Tak. Bardzo dziękuję za spotkanie. Fajnie, Tamara. Do zobaczenia w takim razie, usłyszenia wcześniej. Dzięki za ten slajd o wrażliwości, który pokazał mi, że ważne jest dbanie o siebie i swoje zasoby. Tak, to jest jedna z głównych idei, które szerzymy. Lidia, dziękuję. Tamara, do zobaczenia. Małgorzata, dziękuję za spotkanie. Ja jestem z wdzięcznością, że przyjęliście nasze zaproszenie, żeby tutaj być, posłuchać tego, czym chcemy się podzielić. Dziękuję za Waszą obecność i aktywne uczestnictwo. Tak, ja też bardzo dziękuję za Waszą obecność i uczestnictwo i to dawało mi większe takie poczucie flow i kontaktu, to, że pisaliście, bo jednak mówienie do osób, których się też częściej nie widzi, jest jednak dosyć wymagające, ale to, że pisaliście, jakoś też mi pomagało czuć kontakt z Wami.
Też bardzo dziękuję. Dziękuję za spotkanie. Dziękuję. Akceptacja każdego ze wszystkim, ale nie zawsze i niezgodnie z możliwością. Dziękuję. Wielkie dzięki. Duża wdzięczność, że dzielicie się tym wszystkim. Super. Dzięki. Cieszymy się, że was, że wy przychodzicie i was to ciekawi i że współdzielimy ten kawałek zmiany. Zgadzam się też ze stwierdzeniem bezpośrednie spotkania. Dobrze, moi drodzy, bardzo dziękujemy. Dobrego wieczoru. I do zobaczenia gdzieś. Do zobaczenia.